Przenoszę Państwa do roku 1977. Dokładnie omówię tutaj prowadzenie pociągów w okresie od 1 lipca do 14 lipca. W tym okresie zrobiłem 5 służb. Służby trwają po 15 godzin. Obsługuje z maszynistą panem Blachowskim składy pociągów do Świnoujścia. Jakie awarie się wydarzyły w tym okresie opowiem Państwu w tym filmie. 1 lipca 1977 roku Zaczynam służbę w Poznaniu o 22.30 na lokomotywie SP 4578 i prowadzę pociąg 4801 do Świnoujścia i 8402 na powrocie z panem maszynistą Kazimierzem Blachowskim. W miejscowości Ładzin usłyszałem stuki koło sprężarki i udałem się w to miejsce. Co się okazało? Była zerwana śruba, która naciągała pasy klinowe. Zatrzymaliśmy się, postój trwał, tu mam zanotowane, 23 minuty i usunąłem usterkę w Świnoujściu. Udajemy się do dyspozytora, a później do noclegowni. Wstajemy około godziny 10 i udajemy się na stołówkę, aby skonsumować zupę na bon dostarczony przez dyspozytora. Później mamy czas wolny, idziemy sobie na plażę. Pogoda piękna, więc wygrzewamy się na słońcu i Kąpiemy w morzu. W drodze powrotnej do Poznania prowadzimy pociąg 8402. Przyjazd do Poznania był planowy i udajemy się do domu na wypoczynek. Następnego dnia, 3 lipca 77, mamy dzień wolny. Natomiast 4 lipca, powtórka z rozrywki, prowadzimy ten sam pociąg do świnoujścia 48101 i 8402 na powrocie. Na tych służbie robimy 15 godzin, plus dyżur. Lokomotywa po wymianie głowicy na silniku spalinowym. To też dość często idę do maszynowni i sprawdzam, czy wszystko gra. Po powrocie do Poznania pobieram butelkę z laboratorium do próbki oleju i zdaję próbkę oleju do analizy. Robi się to co 1500 km. Natomiast 7 lipca. 1977 roku prowadzimy pociąg 6805 do Świnoujścia. Początek służby o 4.00. Zakończenie służby o 23.00 i też naszą lokomotywą SP4578. Mówię naszą, bo to były wtedy lokomotywy planowe. Przy kontroli silnika stwierdziłem wyciek dymu przez wlewkę oleju. Okazało się, że pękła tuleja na głowicy. Przy wtryskiwaczu paliwa, sterkę tą zauważyłem w pęckowie. Jazdę kontynuowaliśmy bez przeszkód. W Poznaniu zapisaliśmy naprawę do książki na w dniu 8, 9 i 10 lipca 1977 roku prowadzimy pociąg 4801 do Świnoujścia. Na powrocie jak zwykle 8402. Jazdę kontynuujemy bez przeszkód. Na powrocie następuje spadek ciśnienia oleju Zatrzymujemy pociąg. Spadło ponad półtory atmosfery. Zatrzymujemy pociąg. Idę do maszynowni, a tutaj przez wleżki wylewa się olej zmieszany wraz z wodą. Pociąg niestety musieliśmy oddać. Przyjechała lokomotywa zastępcza rumun ze Szczecina. I ciągnął nas do poznania razem z pociągiem. Zauważcie Państwo, cztery służby i tyle awarii, ale to jeszcze nie koniec. Lokomotywa oczywiście była odstawiona na dłuższy czas, to też 12. ten sam pociąg prowadzę już z maszynistą woźnym też 4801 do Świnoujścia i 8402 do Poznania na lokomotywie SU4601 i tu też następuje awaria silnik gaśnie przepalenie się cewki rozruchowej oraz cewki od pompy paliwa pech to pech pięć służb i tyle przygód kiedy w okresie letnim prowadziliśmy pociągi do Świnoujścia, niepotrzebny był urlop. Dlatego, że ja co drugi, trzeci dzień byłem w Świnoujściu, chodziłem na plażę. Jak to wyglądało rano, bon od dyspozytora na śniadanie, po zjedzeniu śniadania, udawaliśmy się nad morze. Tam spędzaliśmy 3-4 godziny, później powrót na obiad. Po zjedzeniu obiadu udawało się przede wszystkim na lokomotywę i trzeba było ją przygotować do drogi, nie tylko pod względem technicznym, ale wizualnym bo lokomotywy w tym okresie planowe. Czyściłem razem z maszynistą podwozie, pudło, szyby. Myliśmy kabiny, środki do czyszczenia oczywiście były, każda planowa lokomotywa takie otrzymywała, było to czyściwo, płyny do mycia szyb, była również rewalizacja między drużynami, która lokomotywa będzie bardziej czysta.